ze studia Voice House, seria podcastów Pop Culture in Brief. Potężny skandal w świecie amerykańskiego rapu. Handel ludźmi, przemoc seksualna, zastraszanie i zmuszanie do prostytucji. To tylko część przestępstw, o które oskarżany jest Sean Diddy Combs. Znany amerykański raper i producent muzyczny został aresztowany w połowie września w Nowym Jorku. Po aresztowaniu Diddy'ego agenci federalni przeprowadzili przeszukania jego posiadłości w Los Angeles i w Miami w związku z dochodzeniem dotyczącym handlu ludźmi. Raper zaproponował wpłatę kaucji w wysokości 50 milionów dolarów, ale sędzia odrzucił ten wniosek, bojąc się, że mógłby on uciec albo stanowić zagrożenie dla świadków. Ma tego dowodzić m.in. fakt, że w ciągu 4 dni Sean Combs wysłał 58 wiadomości tekstowych do jednej z kobiet wymienionych jako świadek. Sąd uznał te działania za dowód usiłowania wpływania na przebieg sprawy. Amerykańscy dziennikarze porównują sprawę Combsa do afery związanej z finansistą Jeffreyem Epsteinem, którego amerykańska prokuratura federalna oskarżyła o handel nieletnimi dziewczętami i ich molestowanie seksualne. Sean Combs to aktor, raper i producent muzyczny, który w ciągu 3 dekad swojej kariery współpracował m.in. z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Notorious B.I.G. czy Sting. Diddy jest na 2. miejscu najbogatszych osób w przemyśle muzycznym. Jego majątek szacuje się na 700 milionów dolarów. Polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy jest fabuła Pod wulkanem w reżyserii Damiana Kocura, informuje Polska Komisja Oscarowa. Pod wulkanem to opowieść o ukraińskiej rodzinie, która w czasie urlopu na Teneryfie dowiaduje się o inwazji Rosji na Ukrainę. Z dnia na dzień z grupy turystów zmieniają się w uchodźców i muszą przewartościować swoje życie. Polska premiera Pod wulkanem odbędzie się w ramach konkursu głównego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gala wręczenia Oscarów zaplanowana jest na 2 marca 2025 roku, a lista nominowanych zostanie ogłoszona 17 stycznia. Natomiast 17 grudnia tego roku ogłoszone będą pierwsze tak zwane krótkie listy tytułów i nazwisk, spośród których wybrani będą nominowani. Kilka dni po powodzi, która pojawiła się na południu Polski, powstała nowa wersja piosenki Moja i Twoja Nadzieja zespołu Hej. Nagranie odbyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wzięło w nim udział ponad 30 artystów, m.in. Katarzyna Nosowska, Edyta Bartosiewicz, Natalia Kukulska czy zespół Kwiat Jabłoni. Piosenka, która w 1997 roku stała się nieformalnym hymnem wspierającym powodzian, ma ponownie mobilizować do niesienia pomocy poszkodowanym. To część akcji Razem dla Was, zorganizowanej przez Telewizję Polską. Premiera teledysku Moja i Twoja Nadzieja w ostatnim tygodniu września na antenie Telewizji Polskiej. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie obchodzi 10. urodziny. We wrześniu mija dekada od otwarcia wystawy stałej. Z tej okazji kuratorzy zorganizowali koncerty, autorskie trasy po ekspozycjach, noc filmową, debatę i warsztaty. New York Times nazwał Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN najambitniejszą instytucją kultury utworzoną w Polsce od czasu upadku komunizmu. Muzeum zostało otwarte w 2013 roku i stało się miejscem, które przyciąga odwiedzających z całego świata. Główną atrakcją muzeum jest wystawa stała, która prowadzi zwiedzających przez kluczowe wydarzenia i aspekty życia Żydów w Polsce od średniowiecza do czasów współczesnych. Ekspozycja ukazuje zarówno codzienne życie, jak i tragiczne momenty z historii, takie jak Holokaust. Nowa sensacja w sieci. Psy rasy Chow Chow, pomalowane tak, jakby przypominały pandy, stały się tą właśnie sensacją. Tak zwane Panda Dogs są jedną z atrakcji ogrodu zoologicznego w Chinach. Czarno-białe zwierzaki nagrał jeden z gości zoo. Opublikowany przez niego film udostępniło prawie 1,5 miliona użytkowników chińskiej wersji chińskiego TikToka. Władze zoo nie kryją, że psy zostały zafarbowane celowo. Ich zadaniem jest zwiększenie popularności ogrodu. Psy są na wybiegu opatrzonym napisem: nazywamy się Panda Dogs. Jesteśmy psami domowymi rasy Chow Chow, pomalowanymi tak, żeby wyglądać jak pandy. Jesteśmy delikatne, mądre, przyjacielskie i urocze. Władze zoo przekonują, że do farbowania psów używają naturalnych składników, które nie zagrażają bezpieczeństwu zwierząt. W Chinach pandy są uznawane za narodowe skarby i są ściśle chronione. Ogrody zoologiczne muszą spełniać wyśrubowane kryteria, żeby zapewniać im odpowiednie warunki. Dlatego coraz więcej ogrodów zoologicznych wymyśla niecodzienne sposoby na pozyskanie alternatywnych atrakcji. Wcześniej głośno było o zoo w Taizhou, które także pomalowało psy rasy Chow Chow w pandzie barwy. To było Pop Culture in Brief od Voice House.